Czy istnieje dobro bez zła? Czy wiara w Boga jest logiczna? Czy możemy mieć wpływ na przeznaczenie? Co czeka nas po śmierci? Jeśli szukasz odpowiedzi na te i podobne pytania, koniecznie obejrzyj serię programów pod tytułem Bóg, czy On istnieje? Poznaj odkrywcze wnioski znanego mówcy Davida Asherika, które mogą odmienić Twoje życie na lepsze. Już od 31 października w każdą niedzielę i środę na www.kimjestbog.pl. Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Kontynuujemy zmieniające życie rozważania z cyklu Prawda na dziś w Księdze Powtórzonego Prawa. Temat tych zajęć może mieć konsekwencje sięgające wieczności. Wybierz życie. Cieszę się, że jesteście z nami. Zapraszam na zajęcia. Witam również zespół w studiu. Z powodu restrykcji nasza liczba jest ograniczona, ale zdalnie dołączają do nas jeszcze 3 osoby. Travis z Michigan. Edison z Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. I Shayna z Maine. Zawsze miło Was widzieć. Cieszymy się, bo nie tylko mamy poszerzony zespół, ale dzisiejsze zajęcia poprowadzi Jason. To będzie wspaniałe studium pod tytułem Wybierz życie. Jason, zapraszam Cię do prowadzenia lekcji. Przedmiotem tego studium jest prawda zawarta w Księdze Powtórzonego Prawa. Dziś mówimy o dokonywanych przez nas wyborach. Porozmawiajmy przez chwilę o decyzjach, które podjęliśmy w swoim życiu. Niektóre z dokonywanych przez nas wyborów były łatwe, inne bardzo trudne. Brittany? Najważniejszy wybór w moim życiu to decyzja o podążaniu za Jezusem. Najważniejsza decyzja w życiu. John? Poza wyborem Jezusa jako Pana mojego życia, była to decyzja w sprawie studiów. Musiałeś poznać Bożą wolę w sprawie dalszego kształcenia. Sabina? Jedna z najważniejszych decyzji poza podążaniem za Chrystusem związana jest z tym, że Jezus polecił mi zrezygnować z pracy, żebym zajęła się posługą duchową. To była poważna decyzja. Musiałaś z czegoś zrezygnować, żeby żyć zgodnie z Bożym planem. Harold? Ja decydowałem też o wyborze przyjaciół. Nie chodzi o to, że z niektórymi ludźmi nie chcę się przyjaźnić, ale o to, jak często się spotykamy i komu pozwalam wywierać wpływ na swoje życie, bo może to być zły wpływ. Modlę się do Boga o to, żebym postępował właściwie i żył dla dobra bliźnich. Wszyscy dokonujemy wyborów. Niektóre są bardzo proste. A te wspomniane przez Was bardzo trudne i poważne. Najważniejszy z nich to wybór Jezusa jako naszego Zbawiciela. Przyjrzyjmy się dokładniej kwestii naszych wyborów. Zacznijmy od Księgi Izajasza i od Bożego punktu widzenia. Harold, Księga Izajasza, rozdział 46, wiersz 9 i 10. Zobaczmy, jak Bóg postrzega dokonywane przez nas wybory. Czytam z Biblii Zaręby. Przypomnijcie sobie sprawy dawne, odwieczne, to, że ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, któremu nikt nie dorówna. Od początku ogłaszam to, co będzie i od dawna to, co się jeszcze nie stało. Wypowiadam słowa i mój plan się staje i spełniam każde moje pragnienie. Czy w tych wersetach powiedziane jest coś o naszych wyborach, Brittany? Bóg wie, jakiego wyboru dokonamy, ale mimo to daje nam wszelkie sposobności do tego, byśmy wybrali życie. Bóg umożliwia każdemu człowiekowi wybranie życia.
Derek? Niektórzy uważają, że skoro Bóg wie o wszystkim z góry, to de facto nie ma wolności wyboru. Ale On nas do niczego nie zmusza. Jeśli dokonamy złego wyboru lub odrzucimy Jego łaskę, to On i tak osiągnie swój cel, ale niestety bez nas. Pismo Święte ukazuje Boga, który nigdy się nie poddaje i wciąż kieruje do nas apel: wybierzcie życie. Jakże ważne jest dokonywanie wyborów, oby były to właściwe decyzje. Bóg zna koniec na początku, wie, jakich wyborów dokonamy, czy dobrych, czy złych. Skoro Bóg wie, że dokonujemy złych wyborów, to dlaczego daje nam wolność? Dlaczego dał ją naszym pierwszym rodzicom? Skoro wiedział, że upadną, to dlaczego tej wolności ich nie pozbawił? Sabina? Bóg jest miłością, tego naucza Biblia. Miłość polega na tym, że i ten, kto kocha, i ten, kto jest kochany, powinien być wolny. Chociaż Bóg wiedział, że zło może zaistnieć, to jednak wolał, żebyśmy doświadczyli prawdziwej miłości. Nie chciał robić z nas robotów. Shayna, widzę, że chcesz podzielić się jakąś myślą. Bóg jest Bogiem wszechmiłującym. Jest naszym Ojcem. Nasze decyzje mają sens, jeśli wynikają z przekonania, a nie z przymusu. Cóż, takie jest prawo. Muszę to zrobić, choć się z tym nie zgadzam. Zupełnie odmienne podejście prezentuje ktoś, kto kocha Boga i dlatego chce dokonać właściwego wyboru. Chce wybrać życie. Edison? Bóg obdarzył nas wolnością wyboru i darzy nas miłością, bo zależy Mu na żywej więzi z nami. Nie da się jej pielęgnować ze stworzeniami, które nie mogą dokonać wyboru. Bóg pragnie relacji z nami, abyśmy codziennie wybierali Go dzięki Jego łasce. Harold, wydaje mi się, że się z tym zgadzasz. My też pragniemy relacji. Ja ich szukam całe życie. Chcemy tworzyć więzi, bo zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Mam wolność wyboru i pragnę tej więzi, bo zostałem stworzony na obraz Boga. Mając w pamięci tę więź i stworzenie na obraz Boga, przyjrzyjmy się temu, jak otrzymaliśmy wolność wyboru. Co się stało na początku, gdy zostaliśmy stworzeni na obraz Boga? Edison, pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 2, werset 8, 9 i od 15 do 17. Zobaczmy, co stało się na początku i przed jakim wyborem stanął człowiek. Czytam z Biblii Warszawskiej. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył, i sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia, oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Werset 15. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Zanim przeanalizujemy ten tekst, kto jest wymieniony jako pierwszy w wierszu 8? Kto zrobił pierwszy krok? Brittany? Bóg. Wolność wyboru nie pochodzi od nas samych. To Bóg nas nią obdarza.
Jak Bóg to czyni? Czego o wolności wyboru dowiadujemy się z zacytowanych wersetów? Stephanie? Bóg umieścił człowieka w ogrodzie i polecił mu, żeby go uprawiał i strzegł. Powiedział też, z tego drzewa nie wolno ci jeść, ale ze wszystkich innych możesz jeść do woli. Bóg jasno sformułował swoje oczekiwania i dał człowiekowi możliwość wyboru. Dał mu możliwość. Sabina, czy mogłabyś rozwinąć tę myśl o drzewie i o wyborze stojącym przed człowiekiem? Było to wyjątkowe drzewo. Tylko z niego nie mogli jeść, bo gdyby zjedli, to na pewno by umarli. Wydaje się, że Bóg zrezygnował z części swojej władzy, żeby ludzie mogli dokonać wyboru. Było to niebezpieczne miejsce. Mogli umrzeć. Przecież mówimy o zachęcie do wyboru życia, a tu od razu pojawia się groźba śmierci. Czy to nie jest sprzeczność? Jak pogodzić te dwie kwestie? Derek, zastanawiam się, dlaczego drzewo poznania dobra i zła nie zostało umieszczone gdzieś na uboczu, w jakimś nieuczęszczanym miejscu, żeby nie trzeba było dokonywać wyboru. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie dostarcza nam zrozumienie objawienia Jana. Toczy się wielki bój, szerzone są kłamstwa, na przykład takie, że Boże stworzenie nie jest wolne, że Bóg jest arbitralny, że jest tyranem. Więc kontekst jest o wiele szerszy. Nie chodzi tylko o Adama i Ewę. John? Czasami wydaje nam się, że Bóg nas ogranicza, a przecież w wierszu 16 czytamy, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Nie mogli jeść tylko z jednego drzewa. Trudno tu mówić o ograniczeniach. Bóg daje mnóstwo możliwości wybrania życia. Tylko jedno drzewo wiązało się z wyborem śmierci. Brittany? Zgadzam się z tym, co powiedział John. Mamy mnóstwo sposobności do wybrania życia, ale możemy odrzucić tę opcję i wybrać śmierć. Jest tylko jedna alternatywa. Bóg wciąż pomnaża możliwości wyboru życia wiecznego, bo nie chce, byśmy szli drogą, która wiedzie do śmierci i do wiecznej separacji od Niego. Travis? Bazując na tym, co zostało powiedziane, Bóg oferuje nam wiele możliwości. Adam i Ewa mogli jeść praktycznie z każdego drzewa. Gdy spożyli owoc z drzewa poznania dobra i zła, zostali wygnani z ogrodu. To właśnie przez ten wybór ich możliwości zostały ograniczone, bo nie mogli już korzystać choćby z owoców różnych drzew. To była kiepska wymiana. W wyniku grzechu nasze możliwości wyboru są bardzo ograniczone. Bóg jest Bogiem nieograniczonych możliwości i chce nimi z nami się dzielić. Przypomina mi się historia Samsona. Bóg obdarzył go wolnością. Samson mógł dokonywać dobrych wyborów, ale wciąż wybierał grzech i skończył w kajdanach, mieląc pszenicę u Filistynów. To jest właśnie natura grzechu, nawarstwiająca się ograniczenia. A gdy wybieramy wolę Bożą, otwierają się przed nami kolejne możliwości, jesteśmy szczęśliwi. Travis nawiązał do wydarzeń opisanych w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Powinniśmy odczytać ten fragment. Brittany, Księga Rodzaju, rozdział 3, od wiersza 1 do 6. Często mówi się tylko o tym oczywistym wyborze, ale w tej historii ukryte są też inne decyzje. Ich odkrycie pomoże nam zrozumieć, przed jakim wyborem stanęli nasi pierwsi rodzice. Czytam z Biblii Warszawskiej. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.
Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. To bardzo przykra historia. Przyjrzyjmy się jej uważnie. Jakich wyborów dokonali w tym momencie nasi pierwsi rodzice? Harold? Ewa dała się wciągnąć do rozmowy. Wąż zadał jej pytanie. W końcu Ewa uległa jego namowom, polegając na tym, co jej powiedział. Czasami grzech jest bardzo kuszący, ale my mamy od niego uciekać. Skoro znasz prawdę i masz wyraźne polecenie, to po co w ogóle bierzesz pod uwagę coś innego? Przecież Bóg powiedział: nie rób tego. Ewa zdecydowała się na rozmowę z wężem. Jakie inne decyzje zostały wtedy podjęte? Następną decyzją było to, czy zjeść owoc, czy nie. Najpierw odbyła się rozmowa o tym, czy ten owoc jest dobry. Po niej Ewa podjęła decyzję o jego zjedzeniu. Shayna, jeszcze jakiś wybór? Ewa świadomie poddała się pożądliwości oczu. Werset 6 mówi: zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu. Często stajemy wobec takiej samej pokusy. Przecież znamy Słowo Boże. Ona też je znała. Nawet powtórzyła wężowi Słowa Boże, ale i tak postanowiła ulec cielesnym pragnieniom. Wiemy, jakie są następstwa tej decyzji. Brittany? Kolejny wybór. Ewa postanowiła uwierzyć kłamstwom szatana, a nie Bożej prawdzie. Bóg powiedział jej prawdę, ale Ewa wdała się w dyskusję i posłuchała kłamstw szatana zamiast prawdy danej wcześniej przez Boga. To jest istota grzechu. Albo polegamy na Bożych obietnicach, albo ulegamy szatańskiemu zwiedzeniu. Derek? W tym opisie uderzyło mnie to, o czym wspomniała Brittany. Szatan to kłamca. Jezus nazwał go ojcem kłamstwa. Jest również zwodzicielem. Gdyby szatan powiedział Ewie: Bóg, wasz stworzyciel, jest kłamcą, to mam nadzieję, że Ewa by uciekła. Szatan tego nie zrobił, ale to, co powiedział, sprowadza się do tego samego. Bóg was okłamuje. Zasadniczy wybór jest następujący. Komu ufam? Mojemu stworzycielowi, który mnie kocha i dał mi wolność? Czy wężowi? Wiemy, że wąż starodawny to diabeł i szatan. Boży przeciwnik posłużył się wężem, żeby kusić Ewę. Fundamentalna decyzja w przypadku każdego człowieka walczącego z pokusą pozostaje taka sama. Czy postanowię zaufać Bogu, że On mnie kocha, że chce dla mnie jak najlepiej i dlatego udziela mi wskazówek? John? Ewa polegała na swoich zmysłach zamiast na tym, co powiedział Bóg. Często popełniamy grzech, bo polegamy na odczuciach. Dlatego, jak napisała pewna autorka, powinniśmy strzec dostępu do swej duszy. Powinniśmy to czynić nie tylko dla własnego zbawienia. Jakże istotna jest więź z Bogiem. Mamy wolność wyboru i ważne jest, żebyśmy korzystali z niej we właściwy sposób. Niestety Adam i Ewa tego nie zrobili i miało to określone konsekwencje. Przyjrzyjmy się im. Sabina, Księga Rodzaju, rozdział 3, wiersz 19, 23 i 24. Zobaczmy, do czego prowadzi korzystanie z wolności wyboru, gdy nie wybiera się życia. Czytam z Biblii Warszawskiej.
Wiersz 19. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Wiersz 23 i 24. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka na wschód od ogrodu Eden. Umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegł drogi do drzewa życia. Jakie były konsekwencje wyboru dokonanego przez Adama i Ewę? Harold? Po pierwsze, możliwość przedłużenia ich życia została ograniczona. W ogrodzie Eden było drzewo życia, teraz stracili do niego dostęp. Stracili dostęp do drzewa życia. Co jeszcze? Brittany? Musieli opuścić swój piękny dom. Bóg odprawił ich z ogrodu Eden. Wcześniej rozmawiali z Bogiem twarzą w twarz, później już tego nie widać. Bóg się z nimi porozumiewał, ale nie twarzą w twarz. Sabina? Najbardziej tragicznym skutkiem było to, że mieli wrócić do prochu. Wiersz 19 mówi, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Nie taki był Boży zamiar, bo przecież mieli żyć wiecznie. Czy śmierć, o której tu jest mowa, to pierwsza śmierć? Czy też wybór Adama i Ewy miał skutkować wieczną śmiercią? Brittany? Trzeci rozdział Księgi Rodzaju zawiera Bożą obietnicę przyjścia Zbawiciela. Dzięki temu ludzie znów mieli cieszyć się życiem wiecznym. Ale trzeba dokonać wyboru. Trzeba postanowić, że przyjmie się ten dar. Zabijając zwierzę i zapewniając ludziom okrycie, Bóg pokazał im, czego Zbawiciel dla nich dokona. Ktoś będzie musiał za was umrzeć, żebyście wy mogli żyć. Korzystając z prawa wolności wyboru, możemy wybrać życie, ale możemy też go nie wybrać. Brittany przypomniała nam, że Adam i Ewa mogli jeszcze dokonać dobrego wyboru, mogli wybrać życie, bo Bóg wkroczył w ich sprawy z planem zbawienia. Jezus zajął nasze miejsce, żebyśmy mogli wybrać życie. Derek? Zastanawiam się, dlaczego Bóg pozwolił im tak długo żyć. Nie wiemy, ile żyła Ewa, ale Biblia mówi, że Adam żył 930 lat. To oznacza mnóstwo bólu i cierpienia, które na pewno skłoniły go do powiedzenia: Boże, przepraszam Cię za to, co się wtedy wydarzyło. Powody mogą być dwa. Myślę, że Bóg nadal chciał okazywać miłość swoim dzieciom i rzeczywiście błogosławił im na różne sposoby. Ale jest też szerszy kontekst, kontekst wielkiego boju. Jest kłamca, czyli szatan, diabeł. W ten sposób jego kłamstwa zostają obnażone i ukazuje się obraz potwora, jakim się stał. Dzięki temu pełen miłości Bóg zostaje oczyszczony z zarzutów. Można się zastanawiać, dlaczego Bóg od razu tego nie uciął, ale liczy się szerszy kontekst. Bóg objawia prawdę o swoim charakterze. Porozmawiajmy o tej kwestii. Wiemy, że Bóg jest Bogiem wszechmiłującym. A skoro tak, to dlaczego nie ostrzegł naszych pierwszych rodziców? Dlaczego nie powiedział im o szatanie i o tym, co się wydarzyło w niebie? Jak może być Bogiem pełnym miłości, skoro ich nie ostrzegł? Harold? Biblia nie mówi, że Bóg ich ostrzegł przed szatanem. Ale gdybyśmy założyli, że tego nie zrobił, to dlaczego diabeł posłużył się wężem, żeby zjeść ludzi? Gdyby przyszedł do nich jako anioł, to pewnie nie poszłoby mu tak łatwo. Derek? Nie mam wątpliwości, że Stworzyciel ich ostrzegł, bo ich kochał. Może pytali Boga, o co chodzi z tym drzewem? Myślę, że nie powiedział, nie pytajcie o to. Bóg ich kochał i powiedział im o walce toczącej się z powodu upadłego anioła, który zbuntował się przeciwko jego autorytetowi
i zwiódł trzecią część aniołów. Toczy się wielki bój, a to jest znak tego, że możecie wybrać wierność wobec kochającego Boga. Myślę, że Bóg ich ostrzegł. Sabina? Myślę, że ważniejsze od tego, czy otrzymali ostrzeżenie, było zaufanie do Słowa Bożego. Szatan nie pojawił się jako piękny anioł, w którym mogliby rozpoznać Lucyfera. Nawet jeśli nie mieli pojęcia o tym, co się wydarzyło wcześniej, nawet jeśli nie znali tożsamości węża, to liczyło się posłuszeństwo wobec Boga i zaufanie do Niego. Stefany? A ja uważam, że to jest bardzo ważne, bo tu chodzi o charakter Boga. Cała Biblia świadczy o tym, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy się upamiętali. Bóg nie postawiłby nas w sytuacji, na którą nie bylibyśmy przygotowani i nie mielibyśmy świadomości, że możemy Mu zaufać i prosić Go o pomoc. Tu chodzi o Boży charakter. Travis? To, co powiedział Derek, jest bardzo ważne. Nierozsądnym byłoby uważać, że Adam i Ewa nie zostali ostrzeżeni. I w Księdze Izajasza i w Księdze Ezechiela znajdujemy opis szatana, a w Księdze Amosa, rozdział 3, wiersz 7, Bóg mówi, że nie czyni nic, jeśli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Bóg zna koniec na początku. On jest wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Jeśli Bóg ostrzega nas, opisując w Księdze Izajasza i Ezechiela upadek Lucyfera oraz to, czego on chce dokonać, to wątpię, żeby Bóg osobiście nie ostrzegł przed nim naszych pierwszych rodziców. Chociaż nie dysponujemy zapisami rozmów Boga z pierwszymi ludźmi, to jednak z kontekstu, biorąc pod uwagę Boży charakter i osobowość, wnioskujemy, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha nas i z pewnością ich ostrzegł. Zastanówmy się teraz nad kwestią wolności wyboru. Wiemy, że można wybrać życie, ale czy pozostawienie nam wolności wyboru to rzeczywiście dobry pomysł? Stefanie, uśmiechasz się. Czy to jest dobry pomysł? Musi taki być, bo to jest Boży pomysł. Harold? To wspaniały pomysł. Tak zostałem stworzony. Nie lubię ograniczeń. Taka jest ludzka natura. Chcemy być wolni i to przez całe życie. Travis słusznie zauważył, że przez grzech w naszym życiu pojawiają się ograniczenia. Grzech prowadzi nas do śmierci, czasami bardzo szybko. Bóg stworzył nas, żebyśmy cieszyli się życiem i to w obfitości. Podoba mi się ta wolność. Amen. Yes. All right. Edison, you have a thought here. Yeah, I just heard what Harold was talking about, and to add to that, I've just from z ludzkiego punktu widzenia, wolność wyboru to ryzykowne prawo. I think freedom of choice, it's risky. There's a risk to it. Wiąże się z ryzykiem, ale z pewnością warto było je podjąć. Completely worth taking. And yeah, no, it's an incredible thing that we see here. Bóg daje nam możliwość wyboru. Dzięki Jego łasce możemy wybierać Go codziennie i prowadzić z Nim nowe życie. Amen. Shayna, you want to add to this idea of freedom of choice? Yeah, so freedom of choice is a great idea because you elicit or wolność wyboru to świetny pomysł, bo wiesz, że w każdej sytuacji reakcja drugiej osoby jest autentyczna. If they didn't have the freedom to choose, you wouldn't be getting what their true heart is, and so it bez wolności wyboru nie byłoby wiadomo, co tak naprawdę jest w sercu człowieka. Dzięki wolności wiesz, ku czemu skłania się dana osoba, jaki jest jej światopogląd i tok rozumowania. Jesteś też w stanie ocenić, czy ta osoba będzie dla ciebie wsparciem w tym, co robisz. John? Dar wolności wyboru wiąże się z miłością, szacunkiem i inteligencją.
Weźmy na przykład dwoje dzieci z różnych rodzin. Jedni rodzice mówili, musisz zostać lekarzem i nie ma dyskusji, a dziecko chce być fotografem. Nie osiąga dobrych wyników, choć uczęszcza do szkoły medycznej. Drudzy rodzice zachęcają dziecko do robienia tego, w czym jest dobre, i to dziecko naprawdę rozkwita. Choćby na tym przykładzie widać, jak ważny jest dar możliwości wyboru. Sabina? Warto zadać sobie pytanie, czy miłość ma dla nas wartość, czy jest dla nas ważna? Gdyby nam nie zależało na miłości, to i wolność nie byłaby dla nas czymś wartościowym. Ale jeśli cenimy prawdziwą miłość, to zależy nam na wolności wyboru, bo bez niej miłość nie istnieje. Travis? Sabina z ust mi to wyjęła. Wierzę, że miłość i wolność idą w parze. Jedna nie istnieje bez drugiej. Studiując Pismo Święte, widzimy, że szatan jest tym, który zawsze stosuje przymus, co nie ma nic wspólnego z miłością. A Jezus jest tym, który przymusza nas miłością. Miłujemy Boga, bo On nas pierwszy umiłował. Przymusza nas swoją miłością, cierpliwością i miłosierdziem. Bóg daje nam wybór. Miłość wymaga wolności. Bóg przyciąga nas swoją miłością. Rzeczywiście, w niektórych przekładach czytamy, że miłość Chrystusowa nas przymusza. Ale chodzi o to, że Jezus żarliwie do nas apeluje. Nie ma na przykład miejsca na przymus w małżeństwie Harolda i Brittany. Gdyby Harold zakuł Brittany w łańcuchy i zamknął ją w pokoju, to ona nigdy by go nie pokochała. Miłość i wolność są ze sobą nierozerwalnie związane. Myśląc o sile przyciągania Jezusa, przypominam sobie jego żarliwe słowa. Jeruzalem, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje. Bóg kieruje do nas gorące wezwanie, co diametralnie różni się od tego, jak działa Królestwo Ciemności. Wszystkim nam podoba się wolność wyboru, ale zastanówmy się teraz nad swoimi własnymi doświadczeniami. Czy chcielibyście podzielić się tym, jak korzystaliście z wolności wyboru? Być może ze szkodą dla siebie. Harold, rozumiem, że korzystałeś z wolności wyboru. W niewłaściwy sposób. Niestety. I poniosłem straszne konsekwencje. Jednym ze złych wyborów, którego dokonałem, był związek z dziewczyną o innych przekonaniach religijnych. Przez ten związek oddaliłem się od Boga. Co więcej, interpretowałem Pismo Święte tak, jak mi pasowało. Ale to nie wszystko. Straciłem 10 tysięcy dolarów, bo chciałem jej dogodzić. Na dodatek zawaliłem szkołę. Nie zaliczyłem kilku przedmiotów. W końcu nasz związek rozpadł się, a ja przez kilka lat cierpiałem na zaburzenia emocjonalne. Jednak Bóg mnie wybawił. Pomodliłem się do Niego, bo zrozumiałem, że to, co robiłem, było złe. To była niewłaściwa osoba i podjąłem niewłaściwe decyzje. Powiedziałem, Boże, jeśli dasz mi wyjście z tej sytuacji, to się nie zawaham. Na szczęście ta dziewczyna ze mną zerwała, bo ja tyle zrobiłem dla tego związku, że nie chciałem go zakończyć. Bóg zrobił to za mnie. Skorzystałem z tego wyjścia, okazałem skruchę i dziękuję Bogu za ratunek. Patrząc wstecz, myślę sobie, że to naprawdę bardzo źle wyglądało. Robiłem, co mi się podobało i pomyśleć, do czego doprowadziły mnie moje własne decyzje. Bóg pomógł mi zrozumieć, że powinienem był wybrać życie, wybrać Jego. Jest tu z nami Twoja żona, Brittany. Ratując nas z sytuacji będących wynikiem naszych złych decyzji, Bóg zawsze oferuje nam o wiele lepsze opcje. Teraz jesteś mężem wspaniałej, bogobojnej kobiety, która należy do naszego zespołu i nieraz prowadzi zajęcia. Chwała Bogu! Gdy Bóg mówi, to jest niezdrowe, to nie odbiera nam wszystkich innych opcji. Mówi, nie wybieraj tego, co niesie ze sobą negatywne skutki.
Spójrz raczej na mnóstwo wspaniałych, zdrowych opcji. Przejdźmy teraz do Księgi Powtórzonego Prawa, bo to ona jest przedmiotem naszego studium. Stefanie, piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 30, od wiersza 15 do 19. Mojżesz wygłasza apel dotyczący naszej możliwości wyboru. Czytam z Biblii Warszawskiej. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą Wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, Ty i Twoje potomstwo. Jest to żarliwy apel. Co Mojżesz mówi w tych wersetach, Brittany? Pokazuje dwie możliwości. De facto innych nie ma. Możemy wybrać albo życie i wieczność z Chrystusem, albo śmierć i odłączenie od kochającego nas Boga, który zrobił dla nas wszystko. Sabina? Zauważam pewne podobieństwo między tym fragmentem a wcześniejszym cytatem z Księgi Rodzaju. Drzewo z Księgi Rodzaju było drzewem poznania dobra i zła. Teraz ludzie znów otrzymali możliwość dokonania wyboru między dobrem a złem, między życiem a śmiercią. Myślę, że to ciekawe podobieństwo. Edison? Bardzo lubię ten cytat, bo to jest nie tylko żarliwy apel Mojżesza, ale także objawienie serca Bożego. Mojżesz swoją osobą ukazywał charakter Boga, kierował się miłością i troską o swój lud. Bardzo chciał, żeby wybrali życie. Czuję w tych słowach szczerość jego wezwania. Staram się wyobrazić go sobie w tej sytuacji. Być może wołał na całe gardło: podejmijcie dziś tę decyzję. Jak napisał apostoł Paweł, oto teraz dzień zbawienia. Travis, czy chciałbyś coś dodać? Gdy przed chwilą czytaliśmy słowa wypowiedziane przez Mojżesza, przypomniał mi się pewien cytat. Mojżesz żył zgodnie z tym, czego nauczał. Nie pamiętam, gdzie to jest napisane, ale brzmi to tak. Wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Mojżesz już o wiele wcześniej wybrał życie. Co za przywódca! Przekazywał ludowi to, czego nauczył się o Bogu, a jego właściwe wybory były dla nich przykładem. Chwała Bogu za pobożnych przywódców. To był cytat z Listu do Hebrajczyków, rozdział 11, wiersz 25. Rozdział ten jest poświęcony bohaterom wiary. Wspaniały przykład człowieka, który wybrał życie. Paradoksalnie wybranie życia oznaczało rezygnację z bogactw Egiptu, z pozycji społecznej i władzy. De facto tamta droga prowadziła do śmierci, a Mojżesz wybrał życie wraz z ludem Bożym. To mówi nam coś o charakterze i tożsamości Mojżesza. Przytoczmy jeszcze raz werset 19 z tego ostatniego cytatu. Dokonywane przez nas wybory wpływają nie tylko na nas, ale także na innych ludzi. Rozdział 30, wiersz 19, czytam z Biblii Romaniuka. Niebo i ziemię wzywam dziś na świadków przeciwko wam. Kładę przed wami życie i śmierć oraz błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie tedy życie, abyście mogli żyć wy i wasi potomkowie. Wy i wasi potomkowie. Brittany, jak nasze decyzje wpływają na nasze otoczenie?
Mając 40 lat, moja babcia przyjęła zaproszenie na studium Biblii. To doprowadziło do zmiany w jej życiu. W tym czasie babcia była w ciąży z moją mamą, która była piątym dzieckiem w jej rodzinie. Moja mama, dorastając, poznawała Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Uczyła też mnie, jak pielęgnować więź z Bogiem. Gdy wybierasz życie, nie tylko ty jesteś błogosławiony, ale także twoi potomkowie. John, you know, just to when Brittany talked about her testimony, it reminded me of my testimony. Even my moja babcia usłyszała kiedyś w radiu o sobocie. Później wpadła jej w ręce pozostawiona przed jej domem ulotka, będąca zaproszeniem na spotkanie ewangelizacyjne. Babcia postanowiła pójść za Jezusem. Jej decyzja przyniosła kolejne. Znam Jezusa, ponieważ przedstawili mi go moi rodzice, a to dlatego, że wcześniej moim rodzicom przedstawiła go babcia. Niestety bywa też odwrotnie. Przypuszczam, że przed potopem mogły być dzieci, które chciały wejść do arki, ale rodzice kazali im nie zwracać uwagi na szaleńca, którym według nich był Noe. Mam nadzieję, że niektórzy z tych ludzi uwierzyli Bogu i jednak będą zbawieni. Tak samo było z Sodomą i Gomorą. Dokonywane przez nas wybory mogą spowodować szkody, a nawet śmierć otaczających nas ludzi. Jak praktycznie wygląda wybieranie życia? Przejdźmy do Nowego Testamentu. Shaina, pierwszy list Jana, rozdział 5, od wiersza 11 do 13. Apostoł pisze, na czym również współcześnie polega wybieranie życia. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. All right, so Stephanie... Stefanie, jak według apostoła Jana wybieramy życie? Wierząc w imię Syna Bożego. Sabina? Jan pisze, że życie jest w Synu Bożym. Przyjmując Syna Bożego, przyjmujemy życie. Nie chodzi tylko o wierzenie w Jego imię, ale o przyjęcie Jezusa, bo Jan pisze, kto ma Syna. Chodzi o decyzję wyrażoną w słowach, Jezusie, bądź Panem wszystkiego w moim życiu. Jedna z pieśni mówi, wejdź w serce me, mój Jezu. Więc trzeba uwierzyć i zaakceptować to, kim Jezus chce być w moim życiu, jako Pan i Zbawiciel. Ta decyzja zmienia nasze życie. Dzieliliście się świadectwami tego, jak Bóg działa w waszych rodzinach. Ważne jest jednak, żeby powodowały nami właściwe motywy. Możemy dokonywać właściwych wyborów, możemy składać świadectwo, ale podstawą jest właściwa motywacja. Sabina, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 30, wiersz 20. Mojżesz pisze o tym, co powinno nas motywować do podjęcia właściwej decyzji. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 30, wiersz 20. Czytam z Biblii Zaręby. Kochaj Pana, Twojego Boga, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, gdyż On jest Twoim życiem, przedłużeniem Twoich dni i mieszkaj w tej ziemi, którą Pan przysiągł Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że im ją da. Co jest tą motywacją? Brittany? Miłość. Bóg nas kocha, dlatego pragniemy odwzajemniać Jego miłość. Harold, you want to add? Nic dodać, nic ująć.
Bóg jest miłością, a miłość to Bóg. Miłość to istota Boga. Bardzo podoba mi się w tym kontekście czasownik lgnąć, lgnij do Niego. Nie jest to obraz człowieka, który stara się przylgnąć do istoty boskiej, która go odtrąca. Bóg bierze nas w ramiona. Wyobraź sobie malucha, który wdrapuje ci się na kolana, lgnie do ciebie, ale ty też go trzymasz, bo zależy ci na tym, żeby wychowywał się w bezpiecznym i pełnym miłości środowisku. Ten czasownik implikuje zażyłą więź. Miłość wiąże się też z posłuszeństwem. Travis, Ewangelia Jana, rozdział 14, wiersz 15. Są to słowa Jezusa. Naszą motywacją stanowi miłość. Mojżesz też pisał o miłości i posłuszeństwie. A co Jezus mówi o współzależności między miłością i posłuszeństwem? Czytam z Biblii Zaręby. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Stephanie, co chciałabyś powiedzieć, odnosząc się do treści tego tekstu? Jaśniej się tego nie da wyrazić. Jeśli darzymy Boga miłością, to przestrzegamy Jego przykazań. Rozdział 15 Ewangelii Jana mówi, że jeśli trwamy w Chrystusie, jeśli pozostajemy z Nim w bliskim kontakcie, to nasza wola jest zjednoczona z Jego wolą. Postępujemy zgodnie z wolą Bożą, gdy łączy nas z Nim więź oparta na miłości. John, jakieś inne myśli na temat miłości, posłuszeństwa i motywacji? Posłuszeństwo to uzewnętrznianie miłości wlanej w nasze serca przez Boga, gdy On dokonuje naszego nawrócenia. Posłuszeństwo nie przychodzi nam naturalnie z powodu naszej grzesznej natury, ale dar Bożej miłości sprawia, że chcemy być posłuszni Bogu. Karol? Pierwszy list Jana, rozdział 5, wiersz 3 mówi, że przykazania Boże nie są uciążliwe. Bóg nie każe nam robić rzeczy dla nas niemożliwych. On darzy nas mocą, pokazuje nam, jak kochać, byśmy kochali tak, jak On nas miłuje. Stephanie? Cały plan zbawienia opiera się na miłości. Ewangelia Jana, rozdział 3, wiersz 16. Zechciałabyś odczytać? Cały plan zbawienia jest oparty na miłości. Zobaczmy, co mówi o tym Pismo Święte. Czytam z Nowej Biblii Gdańskiej. Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Powiedz nam coś więcej o tym, jak plan zbawienia jest motywowany miłością. Jezus oddał swoje życie. Umarł za tych, którzy Go prześladowali i za tych, którzy w końcu Go przyjęli. I znów ten sam wybór, czy ufam w pełni Bogu, czy tej drugiej opcji. Brittany? Bogu Wszechświata tak bardzo na nas zależało, że gdy nas stworzył, miał już plan na wypadek, gdybyśmy zeszli na manowce, gdybyśmy dokonali złego wyboru. Ten plan zakładał danie nam kolejnej możliwości wybrania życia. Ceną była Jego własna krew. Sabina? Chrystus okazał posłuszeństwo, realizując plan zbawienia. Przyjęcie przez nas tego planu skutkuje nie tylko naszym zbawieniem, ale także doczesnymi błogosławieństwami. W 30 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa Bóg obiecał swojemu ludowi: będziesz żył i rozmnażał się. Posłuszeństwo nie jest bezcelowe. Bóg nas kocha i chce nam błogosławić. Shaina? Najbardziej niezwykłe w Ewangelii Jana 3,16 jest to, że Jezus nas wybrał. To mi daje motywację. To, że Jezus kocha nas bezgranicznie, motywuje mnie do tego, żeby wybrać właśnie Jego. Być może korzystaliście z wolności wyboru, ze szkodą dla siebie i innych. Dzięki Bogu mamy Jezusa Chrystusa, mamy Syna. Proście Ducha Świętego, żeby was prowadził, żebyście dzięki Niemu wybrali Jezusa i mogli mieć życie. Amen. To było wspaniałe studium.
Dziękuję, że byliście dziś z nami. Jestem zbudowany waszymi świadectwami. Jeśli wasza droga była trudna, ale wybraliście życie, to opowiedzcie nam o tym, jak Jezus was uratował. Możecie skorzystać z adresu podanego na ekranie. Wasze świadectwo może podnieść kogoś na duchu. Napiszcie do nas. Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie i obfitowali nie tylko teraz, ale przez wieczność. Módlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci. Przypominasz nam, że darzysz nas miłością i wolnością, abyśmy wybrali życie wieczne z Tobą. Dziękujemy Ci za Twoją niezmierzoną i niewyczerpaną miłość, zwłaszcza do tych, którzy dziś mówią: Jezusie, wybieram życie dzięki Tobie, proszę, zbaw mnie. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam za wspólne zajęcia. Wasze wiadomości napawają nas entuzjazmem, bo Bóg dokonuje cudów. Napiszcie do nas. Podzielcie się swoim świadectwem i bądźcie pokrzepieniem dla ludzi na całym świecie. Jednak nie zapominajcie też o tych, którzy są najbliżej. Bądźcie błogosławieństwem również dla nich. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla Telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. Już wkrótce zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka Telewizyjnego Studium Pisma Świętego oraz innych produkcji naszego kanału. Subskrybuj i udostępniaj. Dziękujemy. Do zobaczenia.